Najgorsze jest rozpoczęcie, nie? A najgorsze jest rozpoczęcie, bo z jednej strony można udawać, że się nie znamy, ale po co? Gratuluję z nagrody Grand Video Awards w kategorii Best Branded Content. Mhm. A czy to nie powinno być najładniej sprzedałeś się nagroda? No właśnie też tak od razu bałem i w sumie się cieszę z tego, bo gdzieś to jest taki przytyczek w nos. Wszyscy mi zarzucają, że faktycznie się sporo sprzedaje, co jest prawdą. Ale ja staram się mimo wszystko robić to z jakimś tam pomysłem i w tej chwili, w tym roku na przykład, naprawdę odrzuciłem sporo propozycji, które dawały jakieś fajne pieniądze, ale po prostu nie czułem tego, nie było to spójne z moją marką, w sensie z moim wizerunkiem, plus nie miałem też pomysłu, a jeżeli nie mam pomysłu, to nie chcę na siłę jakiegoś paszkwila. Ale ten wizerunek mnie bardzo ciekawi, bo jeżeli zacząłeś się o niego troszczyć, jak rozumiem niedawno, czy myśleć o nim więcej, to czy to znaczy, że chcesz go zmieniać? Bo to jest modne teraz, zmienianie wizerunku, wiesz, ze śmieszków na poważnych. Czasami właśnie śmiech jest po prostu taką maską tej depresji. To nie jest droga. Czyli ja się mogę śmiać w kadrze, a jednocześnie gdzieś tam cierpieć w środku. A cierpisz w środku? Nie mam potrzeby właśnie takiego uzewnętrzniania się, w sensie aż takiego, wiesz, mogę powiedzieć swoim bliskim, jakie mam problemy, ale nie uważam, że internet, jak jest teraz bardzo takie modne właśnie na puszczenie filmów właśnie o tym, ale miałem depresję i w ogóle. Jakbym miał depresję, to bym myślę, ostatnią rzeczą, co zrobił, to nagrał wideo o tym i pochwalił się światu. Powiem szczerze, że bałem się tego. Bałem się, jak zobaczyłem okładkę w promo twojego filmu zachęcającego do zakupu książki i zobaczyłem, że na końcu cierpienia młodego youtubera jest uśmieszek, znaczy smutna minka, nie uśmieszek, to pomyślałem sobie, ale podobała mi się ta książka. W niektórych momentach. Z naciskiem na niektórych momentach. To poczekaj, to powiem ci najpierw, co mi się podobało. I to zupełnie serio. Bardzo, bardzo mi się podobał rozdział, czy w ogóle te fragmenty, które w niektórych momentach były o związku z Laurą. Bardzo fajnie to było napisane. Bardzo fajnie opowiedziane, bo napisane sugerowałoby, że sam napisałeś książkę przecież, nie? O, ty nie napisałeś. Wiem, że napisałeś sam. Wszyscy youtuberzy piszą sami książki. Wszyscy youtuberzy piszą sami książki. Kiwaj. Tak. Ja nie jestem nigdy zadowolony w 100%. Nie lubię, jak ktoś ogląda moje filmy przy mnie. W ogóle nie lubię, w sensie oceniania. Czytasz komentarze? Czytam, w sensie staram się już jakby zdystansować do nich, ale ja lubię krytykę, w sensie ja lubię krytykę przez duże K, w sensie nawet przez duże K, czyli w internecie to jest, jak już ktoś zrobi kilka gramatycznych zdań, to już jest spoko, krytyka, tak. Ale ja mam z tym problem właśnie, że te moje filmy bazują na tych stereotypach i uważam, że to jest najniższy gatunek komedii, jaki może być. W sensie najprostsze, co można zrobić. Czyli na zasadzie też tak masz, wiesz, ciężko po prostu ze przeproszeniem spierdolić to. Nawet ludzie, którzy kręcą bardzo technicznie średnio, to i tak to się klika, bo ludzie się po prostu z tym utożsamiają. I ja postanowiłem, mam przynajmniej taki zamiar, robić coś bardziej ambitnego. W sensie nadal humor, Ale chciałbym robić po prostu, żeby to ten humor wypływał tak jak oglądasz komedię w kinie, gdzie to nie jest na zasadzie, że kurde, też tak mam, tylko po prostu się śmiejesz, bo są jakieś fajne gagi sytuacyjne, cokolwiek. No jakby wierzę, że mnie na to stać. A nawet jeżeli nie humor, to wolałbym robić jakieś takie bardziej ambitne formy. Pisałeś, że i tak to zrozumiałem, że jak zacząłeś robić rzeczy samemu na YouTubie, to pierwszym takim czynnikiem, który sprawił, że poczułeś, że spoko, był fakt, że wyświetlenia skoczyły. Wyświetlenia, łapki, cokolwiek. Ale później z kolei mówisz i uświadamiasz sobie, co uważam, że jest bardzo słuszne, że wyświetlenia, łapki to nie jest wszystko. Wiesz, ja sobie cały czas wmawiam, że już na tyle dojrzałem, że potrafię się wyzbyć tego takiej efektu chorągiewki, czyli widzę, że to się podoba, to robię to dalej, nie podoba się, nie robię. Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż widzę, jak się zachowuję po premierze odcinka, że jednak to przeżywam. Widzę, gdy są jakieś te wyświetlenia, łapki czy coś, to nie jest dobre. To jest kompletnie na dłuższą metę działa destrukcyjnie wręcz, bo ja po prostu staję się populistycznym twórcą, a moim zdaniem prawdziwy taki twórca, nawet nie tyle YouTube'owy, ale ogólnie, powinien zawsze iść za głosem serca. Ja to też jest problem, że to się wszystko kończy. Ja mam właśnie od kilku miesięcy taki problem, że no ile można jeszcze ciągnąć, w sensie nawet nie tyle, żebym nie chciał, ale no wszystkie stereotypy już takie z grubsza przerobiłem, czy jakieś tam święta, walentynki, tutaj wyjazdy na wakacje, takie najbardziej sztampowe rzeczy.
I teraz wiesz, zaczynam tak kombinować, że robiłem ostatni odcinek o myciu naczyń, czyli w ogóle odchodzę w kompletnie złym kierunku i powiedziałem, nie, no to musi się skończyć, dlatego mam teraz taki troszeczkę kryzys twórczy. To jest walka z samym sobą. Ja przez teraz kilka miesięcy nieustannie mi się to w tej głowie kotłuje, myślę, co mogę zrobić, a jestem niewolnikiem własnego kanału. To mnie bardzo ciekawi, jak jest z kryzysem twórczym. Ty nie miałeś nigdy? Nie, przecież widzisz, że tak często publikuję. No właśnie, wiesz, bo problem jest taki, że ja wrzucam na przykład wspomniany odcinek o myciu naczyń, to robi wyświetlenia, to w tej chwili ma ponad milion wyświetleń, odcinek o myciu naczyń. Nie masz tego takiego samego zadowolenia z siebie. W sensie są te wszystkie cyferki, wszystko wydaje się gra, ale jednocześnie ty nie jesteś spełniony. Nie wiem czemu. I w momencie, gdy ja mam na przykład tak, że bardzo sobie życiowo ustawiłem ten YouTube, w sensie jest to jedna z moich priorytetów w życiu i nie czujesz się tam, że się spełniasz, to jest pierwszy, może być pierwszy krok do depresji. Powiedział tak. Z uśmiechem, ale z uśmiechem w dół. Tak, nie, ale to nie, znaczy ja nigdy nie użyłem u siebie słowa depresja i nie chciałbym, bo depresja to jest naprawdę poważna sprawa. Ale używam tego. Słusznie. Kryzys twórczy mam i to powoduje, że w jakiś sposób się czuję sfrustrowany w swoim życiu. A co myślałeś, nie wiem, czy myślałeś o tym, żeby sobie zrobić przerwę? Właśnie wszyscy mi mówią o przerwie, tylko problem taki właśnie na naszym YouTubie jest, że wystarczy, że zrobisz, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące przerwy i ludzie zapominają. To jest najgorsze, że ty musisz cały czas gonić na tym YouTubie. Ja mam tak, że ja sobie myślę o jakichś innych filmach, które bym chciał zrobić, ale wiem, kurde, muszę w tym tygodniu coś innego. Co stanie? Co stracisz? Kto zapomni o tobie? Ludzie strasznie w sensie. Ale skąd wiesz? Przecież nie robiłeś dwumiesięcznej. Ale ja widziałem innych youtuberów. W sensie to jest tak, że gdzieś oni później dalej są, egzystują, ale ta fala jakaś taka, wiesz, no musisz iść z tą falą albo. A co chcesz robić później? No właśnie, to też jest ten problem. To jest, wiesz, to jest takie pytanie, które jak ja bym dostał, bym się zastanawiał, więc zadaję je tobie, może ty masz odpowiedź. Ja nienawidzę o tym myśleć, bo to jest, wiesz, youtuber to jest kariera piłkarza, niestety. Tylko, znaczy, niestety nie jest do końca, ponieważ piłkarz zarabia wielkie pieniądze, typu miliony, kilkadziesiąt milionów. My niestety też zarabiamy na YouTubie bardzo dobre pieniądze, żeby nie było, że mówimy... Dobrze, że to przyznajesz. Tak, nie. Wiesz, nie lubię takiego... Ono często się pojawia, takie gadanie, że wiesz, nie, tutaj to... My nie będziemy mówić, ile zarabiamy. Nie, no jest słabe. W sensie jakby ludzie chyba uważali, że po prostu widzowie się mogą jakoś odwrócić od ciebie, jeżeli tak, to będziesz zarabiać. Ale to nie tak jest prawda. To nie jest prawda. Ja uważam, że nie ma co się wstydzić, że się zarabia z tego. Ale prawda też jest taka, że mi te pieniądze nie dają w żaden sposób satysfakcji, szczęścia, spełnienia. Jakby dla mnie pieniądze zawsze były takie gdzieś tam. Po prostu, żebym nie musiał myśleć o nich. W sensie, że idę sobie do sklepu i ja nie muszę myśleć, czy kupić sobie droższy, nie wiem, kefir czy coś, że po prostu kupuję i tyle. Ale też nie jestem jakoś ekstrawagancko, wykupuję jakieś złoto i w ogóle. Ci youtuberzy, młodzi zwłaszcza, osiągają sukces bardzo szybko, dochodzą do bardzo dużych pieniędzy i w pewnym momencie mają tak naprawdę teoretycznie wszystko. I nie mają już takiego, wiesz, kolejnego, nie wiem... Parcia, kolejnego celu? Tak. Na pewno myślisz o tym, co się stanie za 5 lat. Właśnie staram się nie myśleć. Wiesz co, jakby... Kiedyś miałem taki problem, w momencie, gdy czułem się spełniony na YouTubie i to, co robiłem, sprawiało mi frajdę, to czasami miałem takie właśnie piki, które mówiły, kurde, ale stary, to nie będzie wiecznie. A w tej chwili moim największym problemem jest to, że ja chcę robić coś innego i na tym się skupiam. Ale faktycznie boję się tego, co będzie po tym YouTubie. W sensie, po pierwsze, to będą zupełnie inne pieniądze kiedyś, bo w tej chwili no ciężko później znaleźć pracę, żeby zarabiać podobne pieniądze. Będą też inne warunki, nie będziesz tak niezależny, jak jesteś. Nie wiem, no nie potrafię w tej chwili w jakikolwiek sposób gdzieś się usadowić. Nie wiem, myślałem, że może kiedyś montaż, może faktycznie gdzieś pójść jeszcze bardziej, nie wiem, do szkoły filmowej i pomyśleć nad filmem już w takim bardziej kierunku prawdziwym. Zabawne, że nie powiedziałeś ani słowa o telewizji, ani o jakichś takich mediach. Bo telewizja mnie kompletnie nie kręci. Jakby, to znaczy, jeżeli mówimy o telewizji w postaci, nie wiem, seriali Netflixa, super, fajnie, to coś takiego robię, ale jeżeli mówimy o telewizji na poziomie, nie wiem, programów rozrywkowych, nawet tych dobrych, to mnie to nie kręci. Zanim ci powiem, co mi się nie podobało w książce, to powiedz, po jaką cholerę youtuberzy piszą książki? Bo podpowiem ci, i ty doskonale o tym wiesz, nie dla pieniędzy. Tak.
To nie jest tajemnica. Na książce się nie da zarobić jakoś specjalnie. W sensie... Lepiej z tego wybrnij. To nie jest tak, że nie da się zarobić, bo gdybyśmy powiedzieli, ile mniej więcej można zarobić z książki, to jest kilkadziesiąt tysięcy. No to nie jest tak, że nie da się zarobić. Wiesz, znaczy, to jest, jeżeli się dobrze sprzeda. No twoja się na pewno sprzeda nieźle. Twoja się na pewno sprzeda nieźle. I masz szansę zarobić z tego nieco pieniądze. Chodzi o to, że w... Moim zdaniem taka jest poprawna odpowiedź. Teraz wyszło, że powiedziałeś kilkadziesiąt tysięcy, ja powiedziałem, że nie można zarobić, więc ludzie zaczną myśleć, kurde, ile ten typ zarabia. Właśnie o to chodzi. Nie. Poczekaj. W porównaniu do zrobienia... W porównaniu do kilku deali YouTube'owych, to książka wymaga większego nakładu pracy, żeby zarobić te pieniądze, które można zrobić na kilku filmach. Czy dla mnie ostatnią rzeczą podczas dogadywania szczegółów były pieniądze? W sensie w ogóle nie myślałem o tym. Czy właśnie nie chcę się wypowiadać za innych kolegów youtuberów, chociaż mam wrażenie, że częściowo te książki, i to też trochę nie chcę, żeby był chyba, żebym był, jak to się mówi? Co tutaj mamy? Topową duchę tutaj mamy. Mów. Kajko. Mów. No właśnie, tutaj położę. Kostroniczy. Kajko, jeszcze nie czytałem, ale przeczytam. Niektóre są pewnie... O, tutaj jest Paulina Nikuła. Trudno mi będzie wyjąć. Gdzieś jest na pewno Ewa Redlicki. Znaczy, wydaje mi się, odpowiadając za najpierw za kolegów, chociaż nie powinienem, wydaje mi się, że to jest po prostu chęć gdzieś tam zrealizowania się na innych, w innym aspekcie. Po prostu jakby ten YouTube gdzieś tam... Kurde, to czemu nie piszą sami tych książek? A jaką masz pewność, że nie piszą sami? Nawet z własnego doświadczenia. Bardzo mi się podoba tutaj felieton o warzywniaku. Dziękuję. Jest taki, no, jest ładny. Jest dokładnie, nasza książka została napisana dokładnie tak samo jak twoja. Nasze rozmowy były nagrywane w formie audio, felietony pisaliśmy sami. Ale to nadal nie jest to. To nadal nie jest pisanie samemu, bo po pierwsze całość nie jest napisana samemu. Po drugie, bardzo dużo, i nie ma co od tego uciekać, bardzo dużo robi redakcja. Ja rozmawiam czasem z ludźmi, którzy pracują w Znaku. A mi pani redaktorka powiedziała, no. Nie wiem, my mieliśmy chyba inną panią redaktor. Nie wiem. Chyba tak. Tak. Mi pani powiedziała, że mimo, że mam specyficzny język, to całkiem spoko pisze. W sensie, że nie musiała dużo jakby takich poprawić. Zresztą ja widziałem, bo cały czas jakby analizowałem tekst, więc... Ja nie rzucam oskarżeń, nie mówię, że nie napisałeś książki. Ja mówię, że napisałeś w bardzo podobnym stylu. Ten proces wyglądał bardzo podobnie. Tak. A uważasz, że niektórzy nie piszą w ogóle swojej? Nie, ja uważam, że nawet to nie jest pisanie książki. To nie jest pisanie książki. To jest produkt książkowy. Tak, tak. Znaczy ja też powiedziałem szczerze sobie, że tak naprawdę gdyby nie to, kim jestem, czyli jestem youtuberem, to tej książki by nikt nie chciał przeczytać. I masz rację, ale wiesz, ja po prostu miałem potrzebę w jakiś sposób uzewnętrznienia się i uważałem, że kanał YouTube to nie jest to miejsce. I jakby chciałem tą książką pokazać, że ten youtuber, bycie youtuberem wcale nie jest taką banalną, łatwą rzeczą, bo spotykam ludzi, którzy mówią, ojej, ja nie wiem co zrobić w życiu, albo jestem nieszczęśliwy, bla, 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 bo po prostu nie zaryzykował w swoim życiu. Brzmi strasznie tak wyświechtanie, ja to wiem, ale chodzi o to, że kurczę, są tacy ludzie, którzy są po prostu przez to nieszczęśliwi, bo kurczę się poddali gdzieś i poszli, nie wiem, na studia, które kompletnie ich nie obchodziły. No. Gdybym miał powiedzieć z ręką na sercu, czy to jest moja książka, w sensie, jeżeli chodzi o nakład pracy, tak, to jest moja książka. Nie powiedziałem ci jeszcze, co mi się nie podobało. A, dobrze, to powiedz. Powiedz, proszę. Jak u Hitchcocka. Po pierwsze... Ale to jest taka kompozycja klamrowa. Zaczęliśmy, co się podoba i kończymy, co się nie podoba, bo wiele zaraz... Nie. Będę szczery, bo nie chcę ci ściemniać. Po pierwsze, bardzo się zdziwiłem na to, jak radośnie przywołałeś książkę Sekret. I wiem, w jaki sposób ją usprawiedliwiłeś. To, że była w twoim życiu w pewnym momencie czymś ważnym. Tak. Znaczy nie, ale przecież ja mam świadomość, jakim, może nawet nie chcę bullshitem powiedzieć, bo to jest, ta książka jest po prostu czymś takim, gdy ktoś jest już naprawdę, szuka siebie w jakiś sposób i to jest takie wyolbrzymione, wiesz, tam historia o tym, jak szukasz na parkingu miejsca w samochodzie, miejsce sobie wyobrazić. Tak, wyobrazić. To są bullshity, ale to pomaga w jakiś sposób ta książka, w sensie ja tam, to mam świadomość, że ta książka jest jaka jest, w sensie mówimy o sekrecie, ale uważam, że nie szkodzi ludziom.
Bo pamiętaj, że ty mówisz, piszesz z perspektywy faceta, któremu się udało. Mhm. Tak. W wielu przypadkach ktoś kupił ten sekret, był w dole, przeczytał i dalej dupa, nie? Uważam, że w tamtym momencie, mi przynajmniej, i to też jest ważne, ja tam powiedziałem, że to jest, jeśli chodzi o moją osobę, mi pomogła. W sensie, nie wiem, czy to nawet ona mi pomogła. Jakby to był natłok różnych rzeczy, ale ta książka też trafiła do mnie. Nawet chyba jej nie przeczytałem w całości, powiem ci szczerze. Ale zmotywowała w jakiś sposób. Zdziwiło mnie to po prostu, ale to było pewnie chwilę temu, no nie? To było pewnie 4 lata temu? 3 lata temu, tak. Czyli miałeś 22 lata, coś takiego, tak? Teraz jak przeglądałem ją ostatnio, to z lekką taką... Dziwko. Tak, nawet z zażenowaniem to przeczytałem, a to jest, nie wiem, jakby ktoś był w takim dole, jak ja byłem wtedy, bym też polecił tą książkę, mimo wszystko. Naprawdę. W sensie... To nie jest sekciarska książka. To jest sekciarska. To nie jest sekciarska. To jest bullshit na resorach, stary. Nie zgadzam się z tym, że... W ogóle z tą tezą, że to, że coś nie szkodzi, mimo że jest błędne, to powinniśmy to olać. Mm-hmm. Ale to jest zawsze jakiś błędny trop. To jest zawsze jakieś nabijanie kabzy ludziom, którzy napisali książkę żerującą na marzeniach ludzi biednych. Zawsze są ludzie biedni, zawsze są ludzie, którzy są w dole. I zawsze, jeżeli dajesz im jakąś taką prostą, bo sekret bazuje na dość prostej formule, dajesz im prostą formułę, dzięki której oni wybiją się, sprawią, że ich życie będzie lepsze, a jednak ta formuła opiera się w dużym skrócie na tym, żeby myśleć pozytywnie, to myślę sobie, fuck, trochę bullshit. Książka, wiesz, kiedy startuje? 9 listopada. I będziesz w każdym ważnym polskim mieście? Oprócz Krakowa, podobno w Bonarce gołębie srają. Nie będziesz w Krakowie? Nie. No właśnie, też trzeba. Taka potwarz dla mojego byłego ulubionego miasta. I ty nie mógłbyś właśnie taki dowcipu rzucać, jakie robisz, kto o tym wie? Nie wiem, bo jestem sam, bo jestem sam. Nie mówmy o mnie, kończymy ten odcinek. No właśnie, żeśmy teraz do ciebie. Nie, kończymy. Wiesz, jak dużo mamy nagrane? No. Ja to będę musiał stary montować. Pewnie już wysiadły w niektórych kamerach baterie. Dzięki. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że mimo wszystko, jeżeli ktoś przeczyta, może się z tym nie zgadzać, ale to jest tak jak z sekretem ta książka. Dobre, super. Dziękuję.